Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Trwa konkurs na jubileuszowe logo naszego miasta. Jubileuszowe, bo w przyszłym roku przypada 800-lecie powstania Zielonej Góry. Rok później, w 2023 roku, będziemy świętowali 700 lat od momentu nadania Zielonej Górze praw miejskich. Logo musi więc zawierać elementy upamiętniające obie te rocznice. Logo ma być jednym z symboli obchodów, także wspólnych dla obu dat. Projekty mogą być wykonane dowolną techniką. W grę wchodzą więc zarówno szkice, grafiki, jak i rysunki. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić 3 propozycje. Musi mieć przede wszystkim właśnie taki charakter promocyjny, informacyjny. Ma znaleźć się na dokumentach, na wszystkich innych przedsięwzięciach, inicjatywach związanych z tymi oboma rocznicami. Ma utrwalić u mieszkańców Zielonej Góry właśnie poczucie, że Zielona Góra ma 800 lat od powstania i 700 lat praw miejskich. Będzie to wykorzystywane właśnie powszechnie, właściwie na każdym kroku. Między innymi na miejskich dokumentach, materiałach promocyjnych, muralach czy też w mediach społecznościowych. Spośród wszystkich nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze 10 najlepszych projektów. Zostaną one poddane pod osąd mieszkańców Zielonej Góry właśnie w formie wyborów, w formie konsultacji takiej społecznej. Głosowanie potrwa od 17 września do 3 października. Wyniki poznamy najpóźniej 8 października. Szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie na stronie Zielonogórskiego Magistratu. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.